Dzień dobry z tej strony, Wojciech i witam państwa w niecodziennej audycji audiowizualnej, w której zainstalujemy sobie port HyperOS na ten oto telefon, czyli Xiaomi Mi 9, na którym obecnie jest zainstalowany Evolution X. Swoją drogą, ostatni build na Androidzie 13 na ten telefon. Zanim przejdziemy do rzeczy, informuję, że nie odpowiadam za potencjalne uszkodzenie sprzętu w wyniku działań przeprowadzonych w tym filmie bądź błędów, czy to przy próbie robienia tego, co ja na innym urządzeniu, czy czyichś osobistych błędów, czy pomyłek w procedurach modyfikowania urządzenia widocznych w tej audycji. Flaszowanie portu przed chwilą wspomnianego systemu operacyjnego przeprowadzam na telefonie Xiaomi Mi 9, znanym również jako pod nazwą kodową CFius. Specjalnie to podkreślam, ponieważ procedurach flaszowania HyperOS nie jest uniwersalna i taka sama na wszystkich telefonach Xiaomi czy telefonach innych marek. Long story short, Xiaomi ostatnio zapowiedziało nowy system operacyjny HyperOS, który ma finalnie zastąpić stare, dobre MIUI. Co nowego pojawi się w HyperOS? HyperOS ogółem ma mieć nowy design, aczkolwiek wcześniej testowałem ten build, który dzisiaj będziemy instalować i spoiler alert, nie za dużo się zmieniło. HyperOS jeszcze ma mieć lepszą łączność z innymi produktami Xiaomi i generalnie to jest całkowicie nowy system oni tutaj jeszcze to jakoś tłumaczą na swojej stronie internetowej jeżeli ktoś z Państwa chciałby więcej przeczytać na ten temat to linki do artykułów będą w opisie natomiast parę dni temu ktoś zrobił port HyperOS na Xiaomi Mi 9, jak sami Państwo widzicie to jest wiadomość z kanału Mi 9 Updates, czyli kanału z aktualizacjami do różnych ROMów, tutaj ktoś zrobił PixelOS, OS, Awaken OS Rising OS, MI14, Port Origin OS. Ostatni build na Androidzie 13 Evolution X na ten telefon. No generalnie tutaj różne romy są, aczkolwiek one nas dzisiaj nie interesują. Nas dzisiaj interesuje HyperOS. W wiadomości mamy link do pobrania na Google Drive. Wystarczy sobie tutaj wejść, kliknąć tutaj. Dysk Google nie może przeskanować tego pliku w poszukiwaniu wirusów. No cóż, plik jest giga duży. 3,2 GB, pobierz mimo to, no i będzie się tutaj e, pobierać, ja mam ten ROM pobrany, więc nie będę pobierać tego ROMu drugi raz. Nawiasem mówiąc, mam ograniczony pakiet internetu i nie chcę go marnować na drugi raz pobieranie tego samego pliku. Natomiast jeżeli chodzi o recovery, tutaj jest dostępne do pobrania recovery, jak sobie Państwo widzicie TWRP 3.6.2, aczkolwiek nie jest to najnowsza wersja, ponieważ jest nowsza wersja TWRP dostępna do pobrania. 370 została ona stworzona przez hema telegram czyli gościa który zrobił evolution x i spark os na mi9 i tego recovery dzisiaj użyjemy natomiast żeby sflashować to recovery potrzebujemy jeszcze platform tools stare dobre platform tools jeżeli ktoś z Państwa flaszował kiedykolwiek cokolwiek na swoim telefonie albo używał tych narzędzi do innych celów, na przykład instalacji aplikacji za pomocą komendy adb install, no to myślę, że nie trzeba przedstawiać tych narzędzi. Po prostu je pobieramy. Download SDK Platform Tools for Windows. Tak, przeczytałem zasady, no i pobieramy. Okej, okay, witam Państwa w moim folderze pobranych plików. Tutaj jeszcze w tym folderze mam pobrane pliki APK, które sobie wcześniej sideloadowałem, gdy miałem ten system zainstalowany wcześniej. Mamy tutaj plik APK do przeglądarki Brave, Microsoft Swiftki, bo domyślna klawiatura jest po prostu nieużywalna. Żeby zademonstrować o co mi chodzi, posłużę się aplikacją notatek. To jest klawiatura Swiftki. No, działa OK. może na niej pisać normalnie. A teraz wejdźmy do ustawień i zmieńmy klawiaturę. Swagow keyboard for Xiaomi. Ok. Co to kurwa jest? Przed chwilą ogarnąłem, że można zmienić na język angielski, więc nie jest źle. Ale i tak chyba zmienię na Swiftki. Jakoś nie ufam tej klawiaturze. Mamy tu jeszcze 3D Mark, No, i Angry Birds Star Wars 2, because why not? Paradoksalnie na tym romu ta gra dobrze działa. No dobrze, od czego w takim razie zacząć? Zacznijmy może najpierw od rozpakowania sobie platform tools. Rozpakujmy sobie wyodrębnij wszystkie. Pokaż wyodrębnione pliki po zakończeniu, sobie tutaj to odznaczę. No i powstał nam folder z Platform Tools. I teraz jak użyć tych Platform Tools, żeby wgrać recovery. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść tutaj w folder, w którym mamy tutaj różne pliczki, mamy tutaj Fastboot, jakieś ADB, jakieś inne dziwactwa. Teraz kopiujemy sobie ścieżkę tego folderu i wchodzimy w CMD, czyli wiersz polecenia. Teraz wklepujemy komendę CD i wklejamy ścieżkę Platform Tools. I w tym momencie, jak sobie wpiszemy na przykład, nie wiem, adb help, no to tutaj nam się pojawią różne komendy. To znaczy, to jest generalnie instrukcja, co dana funkcja robi. No, i tu różne rzeczy możemy zrobić. Na przykład, możemy wklepać komendę adb. No, niech pomyślę. Gdy mamy włączone debugowanie USB, możemy sobie zainstalować aplikację za pomocą komendy adb install i ścieżka z ową aplikacją. Klikamy Enter. Performing Streamed Install i za momencik powinna nam się aplikacja pojawić na telefonie. Pojawiła się, pojawiła się. Angry Birds Star Wars. No, nie mamy internetu, nie możemy ściągnąć asetów. No ale okej, okay, koniec żartów. Przejdźmy do instalacji recovery na naszym telefonie. W tym celu musimy wejść w Fastboota wciskając Power i Volume Down. Power i Volume Up przenosi nas do trybu recovery, tak swoją drogą. Ewentualnie, jeżeli mamy włączone debugowanie USB na telefonie, to możemy również wpisać ADB Reboot Bootloader. Jak sobie wklepiemy tą komendę, to system uruchomi się ponownie, przepraszam, system telefon uruchomi się ponownie do trybu Fastboot. Zapomniałem Państwu wcześniej powiedzieć, że jeżeli Platform Tools nie wykrywają telefonu w Fastboocie, jeżeli nie ma ich fastboot devices, to warto też sprawdzić, czy Państwo mają zainstalowany sterownik do, do tego telefonu, do Android Bootloader Interface. W Windowsie wystarczy, że wejdziemy sobie Windows Update, sprawdzimy aktualizację i powinna być aktualizacja sterownika o nazwie Le Mobile Other Hardware Android Composite ADB Interface. Jeżeli tego tutaj nie będzie, to w opcjach zaawansowanych aktualizacji opcjonalne i tutaj powinna być ta Aktualizacja do pobrania. Mamy telefon w fastbootie mamy odpalone Platform Tools, i teraz jak wgrać TWRP albo jakiekolwiek inne custom Recovery, no w naszym przypadku TWRP? Wpisujemy komendę Fastboot Flash Recovery. I teraz mamy tutaj TWRP, klikamy prawym, kopiuj jako ścieżkę i wklejamy do terminala. No i klikamy Enter, Sending Recovery. OK, udało się. I teraz możemy rebootować yy, za pomocą komendy Fastboot Reboot Recovery. Powinno nam włączyć telefon, to znaczy uruchomić ponownie telefon do trybu Recovery. Udało się. Chyba. Nie, do systemu mi zrebootował z jakiegoś powodu. No dobra, jeżeli z poziomu terminala to nie zadziałało, to wystarczy przytrzymać zasilanie i volume up. I za momencik powinno rebootować do recovery. Ok, mamy TeamWin, Recovery Project 370. Swipe to allow modifications. Jako że będę flashować system z pendrive'a, to wrzucę na pendrive'a ROM i podłączę go za pomocą tego tutaj dongla do telefonu. To jest przejściówka z USB-C na USB-A. ROM mamy w folderze CFIUS ROMY. Tutaj mamy Evolution X, to jest firmware do Mi 9 i HyperOS. Firmware nam nie będzie potrzebny, tak samo to firmware jest potrzebny do Evolution X, ponieważ instrukcja mówi, żeby wgrać najnowszy jaki jest do HyperOS, firmware nie będzie nam za bardzo potrzebny. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to wipe, format data, wpisujemy yes, cyk. No i mamy dane sformatowane. Dalej idziemy w wipe, advanced wipe. No a tutaj wszystko w sumie wykasujemy. Ja tak zrobiłem i w sumie nic się nie stało. Swipe to wipe, cyk, done. Teraz back. Wchodzimy do menu głównego, podpinamy pendrive'a. Teraz wchodzimy w Install, Select Storage, USB Storage. A czasami takiego laga dostaje. Jak się wybierze USB Storage. O właśnie. OK, do folderu, w którym mamy Romy, mi 9 HyperOS. I swipe to confirm flash. No i idziemy z flaszowaniem. Troszeczkę to się będzie flashowało więc pominimy ten etap. Looks like it has finished. Ok, flashowanie się skończyło. Tu jeszcze możemy wipe cache dalvik. No i reboot system. Mamy nowe logo Xiaomi. Wcześniej nie było ee, tego logotypu w sensie. Było po prostu mi bez tego zaokrąglonego kwadratu. Pendrive'a w sumie możemy już odpiąć, bo nie będzie już nam potrzebny. No i mamy Xiaomi HyperOS. No i mamy ekran powitalny, język angielski, sieci, skip, jakiś user agreement, karty SIM nie mam wsadzonej. Screen lock to sobie na razie pominiemy. Mi AI również tutaj sobie pominiemy. Jakieś tutaj pierdoły wyłączamy, No i chyba wszystko. A jeszcze przyciski. Nienawidzę. Full screen gestures. Full screen gestures. I fucking hate them. Buttons my beloved. Setup complete. No i mamy HyperOS na. No. Xiaomi mi 9. I w tym momencie pora się na chwilę zatrzymać. Nagrywam to obecnie 6 listopada i na przestrzeni kilku dni pojawiły się dwa nowe bildy, w tym jeden, który naprawia czytnik linii papilarnych, który wcześniej nie działał. Jak sami Państwo widzicie, sflaszowałem ten nowy build i co ciekawe miałem napis Powered by HyperOS przy butowaniu, gdzie wcześniej było Powered by Android. No spoko, I guess. W związku z tym informuję, że będzie link do kanału telegramowego z aktualizacjami różnych romów, które wcześniej pokazywałem, ponieważ tam na bieżąco pojawiają się nowe aktualizacje do portu HyperOS. Robię to po to, żeby nie dawać linku do pojedynczej wiadomości, ponieważ ten rom jest na bieżąco aktualizowany i to zupełnie nie ma sensu. Jak już wcześniej wspominałem, HyperOS wizualnie nie różni się za bardzo od MIUI. Tutaj pierwszy przykład, sekcja moje urządzenia szczegółowe informacje i specyfikacje. Jak sami Państwo widzicie, wszystko wygląda tutaj tak samo. No, może inna czcionka jest, ale to inna sprawa. Co ciekawe, Androidowy Easter w HyperOS nie włącza się, dziwne, a na moim F5 Pro w zewnętrznej aplikacji z Easter już tak. Co ciekawe, nawet udało mi się jakąś planetę odkryć w tej mini grze stworzonej przez deweloperów Androida. Nawet ma swoją własną grawitację. Nice. Interfejs aplikacji kamery jest troszeczkę inny, troszeczkę inaczej wygląda rolka zoomowania, design przycisków. No i mamy tutaj jeszcze filtry Leica, które I guess są elementem partnerstwa Xiaomi z Leica od zeszłego roku, od premiery Xiaomi 13 i 13 Pro. Jedną z głośniejszych, aczkolwiek w mojej opinii nie aż tak spektakularnych zmian jest Control Center, czyli po prostu panel ustawień mający swój debiut w MiUI 10, o ile mnie pamięć nie myli, wyraźnie inspirowany iOS-em. Na MiUI przyciski są, można powiedzieć, podzielone na strony, które przesuwa się w lewo i w prawo. Natomiast no, w HyperOS nie ma podziału na strony i jeżeli mamy bardzo dużo przycisków i chcemy konkretnie któryś wybrać z dołu, no to musimy scrollować w dół. Poza tym nie ma tutaj żadnych innych większych zmian, no może poza umiejscowieniem niektórych przycisków, np. do Wi-Fi, dźwięku czy odtwarzacza muzyki. Niektóre rzeczy są po prostu bez zmian, np. sekcja widgetów, animacja powiadomień na Always On Display, animacja czytnika linii papilarnych. Jeżeli ktoś ma telefon z czytnikiem pod ekranem, w tym przypadku jest zarówno na moim Mi 9, jak i na moim F5 Pro, presety Always On Display są praktycznie takie same, przynajmniej te preinstalowane, ustawienia baterii, wyświetlacza, w tym odświeżania ekranu, super tapety, no i inne rzeczy. Tak jak wcześniej mówiłem, nie ma tutaj za dużych rewolucji wizualnych. Nową funkcją, która jest w HyperOS i nawiasem mówiąc w Androidzie 14, bo jest to natywna funkcja tej wersji robocika, jest kustomizacja ekranu blokady. Domyślnie mamy różne presety i możemy w nich modyfikować różne rzeczy, np. format daty i godziny, jakieś tam informacje o pogodzie, czcionkę i kolor. Ponadto możemy również zmienić efekty tapety, tutaj jak sami Państwo widzicie mamy efekt żaluzji można powiedzieć. Szczerze pierwszy raz takie efekty widziałem w Nothing OS, w systemie operacyjnym na telefonach firmy Nothing, ale to już inna kwestia. Niektóre aplikacje również zostały odrobinę zredezajnowane, na przykład zegar, najmądrzejszy matematyk na świecie, czy pogoda, której design został uproszczony, jak sami Państwo widzicie. Chociaż nie wiem, czy powinienem używać określenia uproszczony, ponieważ pogoda z MIUI daje więcej informacji, które jakoś jeszcze mieści, a patrząc na kafelki w wersji HyperOS-owej mam wrażenie, że jest to trochę marnotrawstwo potencjalnej przestrzeni. To jest takie moje osobiste wrażenie, nie jestem tutaj ekspertem od UX Designu, więc ciężko mi się wypowiedzieć w roli eksperta. Jeżeli chodzi o stabilność i wydajność, trochę ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, z racji, że nie używam tego telefonu na co dzień, albo przynajmniej w sposób, w jaki używałbym go na co dzień. Jednakże, jeżeli chodzi o benchmarki, nie jest źle. W AnTuTu wersji 10 telefon wykręca od 600 do 700 tysięcy punktów, nawet czasami zdarza się 700 tysięcy z hakiem. W 3DMark mark Life 3700 punktów mniej więcej. Co tu dużo mówić? Jak widać, Snapdragon 855 nie zestarzał się aż tak źle w 2023 i myślę, że to jest najbardziej racjonalny wniosek, jaki można wyciągnąć z tego. Animacja ładowania baterii w tym buildzie jest taka sama jak w MIUI, jednakże w internecie pojawiły się już filmiki z inną animacją ładowania, które wygląda tak, że w miejscu paska powiadomień pojawia się informacja o tym, że urządzenie jest ładowane i o poziomie baterii. Osobiście preferuję starą animację ładowania, aczkolwiek jedną zaletą nowej animacji ładowania może być to, że nie wyświetla się nagle na cały ekran i wszystko zasłania przez chwilę. Do momentu, w którym nie dotkniemy ekranu, albo gdy animacja sama zgaśnie, więc to może być w pewnym sensie plus, aczkolwiek nie jest to jakiś overkill, można powiedzieć. Przy okazji odkryłem, że gdy wyciszymy albo odciszymy telefon, pojawia się powiadomienie o wyciszeniu w nowym stylu. Nice. Overall, z dużej chmury mały deszcz. Może i Xiaomi rzeczywiście robiło ten system od 2017 roku i wprowadziło jakieś tam nowości typu lepszą integrację ich urządzeń z ich ekosystemu, ale zasadniczo w samym systemie niewiele rzeczy się zmieniło. Moim zdaniem to jest po prostu rebrand i tyle. Jeżeli chodzi o sam port tego systemu na Mi 9, jest ok i na upartego można tego ROMu używać, jednakże ja osobiście, gdyby Mi 9 wciąż był moim daily driverem, zainstalowałbym coś innego, na przykład Evolution X. Ale to już są kwestie indywidualnych preferencji, kto co lubi, to sobie zainstaluje. Dziękuję za uwagę, do widzenia.